Witam serdecznie na kolejnej lekcji odnośnie rodzajników. Tutaj nie będę tłumaczył, który rodzajnik i tak dalej, bo o tym robiliśmy lekcję. Link macie u góry i w opisie. Tutaj chciałem Wam przypomnieć bardzo ważną rzecz, bo tam o tym nie mówiłem. Jeżeli macie rzeczownik, no to dajemy jakiś tam rodzajnik. Czasami jest to rodzajnik zerowy, czyli w ogóle rodzajnika nie ma. No ale tu akurat dałem przykład na rodzajniku nieokreślonym, czyli e. Czyli mamy rzeczownik book, książka, no i mamy e-book. Natomiast pamiętajcie, jeżeli rzeczownik jest określony przymiotnikiem, czyli interesująca książka, ten rodzajnik idzie przed przymiotnik obowiązkowo. I w tym momencie mamy właśnie interesującą książkę. Czyli to e przeszło przed interesujący. Ale stało się tak, że interesujący zaczyna się na samogłoskę w wymowie, bo tu chodzi o wymowę. Akurat w pisowni tu się też pokrywa. I z automatu to e musi się zmienić na n. N interesting. Tu jeszcze trzeba zrobić łączenie międzywyrazowe. O tym robiliśmy lekcję, link macie u góry. Tak, żeby nie czytać n interesting, żeby nie robić przerwy w krtani. An interesting book. Natomiast ten przymiotnik może być znowu zmodyfikowany na przykład przysłówkiem very. No i z powrotem wracam do e. Tak, czyli a very interesting book. Tak, czyli zobaczcie, co się dzieje. Rodzajnik przeszedł przed interesting i jeszcze przeszedł przed very. I przykładowo I would love to read a very interesting book. Uwaga też tu na wymowę, nie interesting, jak Polacy lubią czytać, ny nosowe, o tym robiliśmy lekcję, link macie u góry i w opisie. I przygotowałem Wam jeszcze jeden przykład. Mamy podjąć decyzję, make a decision. Tak, decyzję się u nich robi, jak widać. Robiliśmy w ogóle taki filmik, kiedy make, kiedy do. Link macie u góry i też w opisie. Tu też ładnie łączymy, czyli nie make a decision, tylko make a. Make a decision. I teraz nasza decyzja została zmodyfikowana przymiotnikiem ciężką, trudną decyzję. Czyli e idzie przed przymiotnik, czyli make a difficult decision. I teraz ten przymiotnik został znowu jeszcze zmodyfikowany przysłówkiem incredibly, niewiarygodnie, tak? Credo z łaciny to jest wiara. Niewiarygodnie trudna decyzja. Czyli nasz rodzajnik e przeszedł przed difficult i jeszcze przed przysłówek. I nasz przysłówek tym razem się zaczyna od samogłoski, czyli przechodzę na n, czyli make an incredibly difficult decision. I przykład to akurat drugi tryb warunkowy, czyli gdybanie. If I had to, tak, gdybym musiał. If I had to make an incredibly difficult decision, I would consult my parents. Czyli kto jeszcze nie zna trybów warunkowych, link macie, może wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli tu jest dwójeczka, po prostu gdybanie, gdybym musiał, no ale na szczęście nie muszę. Robiliśmy też lekcje stricte a would, kiedy używamy would, jakie ma znaczenia i tak dalej. Link Wam też wrzucę pod koniec i w opisie. Tu akurat dałem Wam przykłady właśnie na rodzajnik nieokreślony e, ale dokładnie to samo tyczy się rodzajnika określonego the. Dzięki!